Siema. Dzisiaj zajmujemy się laptopem od Asusa X550V. No i cóż, komputer trafił do mnie, jak widzicie, już jest lekko zdemontowany. Powodem demontażu był walnięty dysk. Screeny macie na Facebooku wrzucone, w jakiej jest kondycji. No cóż, objaw był taki, że system się nie uruchomił, wyskakiwał nasz nowoczesny blue screen od Windowsa 8 bądź 10, taki prześmieszny. No i cóż, no i pierwsze co, nie brałem się za jakieś tam reinstalacje systemu czy coś, bo to głupota w takiej sytuacji, a sprawdziłem dysk. No i właśnie, wyniki macie na Facebooku. Dysk zostanie podmieniony na używkę, lekko większą, również AGST, z tym, że my będziemy operowali teraz dyskiem 1-terabajtowym. Tutaj przedtem była 750. Dysk oczywiście z gwarancją, zero uszkodzeń i tak dalej. Dwa razy taniej niż na Ceneo, gdzieś mi tam wyskoczyło. Tak więc klient zadowolony, bo razem z instalacją wyjdzie go po prostu taniej niż sam nowy dysk. Na dysk daje rok gwarancji. Komputera nie będziemy jeszcze składali, gdyż teraz przy ustaleniach klient wymyślił, żeby jeszcze przeczyścić układ chłodzenia. Więc bierzemy się za to. A propos, czym pracuję, bo często w prywatnych wiadomościach mnie pytacie. Jest to Makita model TD020D. Dosyć ciężko dostępny już na naszym rynku, aczkolwiek myślę, że w internecie jeszcze uda Wam się znaleźć. On ma przemiły moment obrotowy, akurat mój ma teraz, moja wkrętera ma już chyba rozładowany lekko akumulator, gdyż kręci się w okolicy 2000 obrotów na starcie. Fakt, trzeba tym się posługiwać umiejętnie, zwłaszcza przy skręcaniu, bo można uwalić gwinty, aczkolwiek widzicie, jak to wygląda. Ręcznie, daj Boże, czy wykręciłbym w tym czasie dwie śrubki. Zresztą wkrętarki, które kręcą się tam 200 czy 250 obrotów na minutę, to też shit jak dla mnie, bo już kiedyś próbowałem. Ślepka. Już kiedyś próbowałem i to nie to. Cyk, cyk. Dobra. Zobacz, chyba rozkręca się go jak naszego Asusa seria R556 czy tam F555. Tak więc spróbuj. Zerknijcie, wygląda jakby podlany, co? Jest to pod izolacją. Klawisze faktycznie się kleją. Ale jeżeli nie było takiego zgłoszenia a propos klawiatury, więc widocznie działa. To cóż, pozostaje się cieszyć. Czekajcie, bo jestem lekko przyspany. Wolę się zabezpieczyć. Cyk. Może bym się podpiął do lewej ręki. Tak, co by mi trochę mniej przeszkadzało.
po pamięci zaplombuję jeszcze dysk. Bo później, znając życie, mi wyleci z głowy. I cóż, zerknijmy. Bateria oczywiście wyjęta. Trochę was podsunę, może coś tam więcej będziecie widzieli. Niewiele to niewiele, ale zawsze. Dobra. Pasta, jak widzicie, jest już dosyć twarda. Mam problem, żeby ją zeskrobać. Zobaczcie, mam ją pod pazurem. Tak więc należy ją wymienić. Klient tutaj się nie pomylił. A ja swoją drogą sobie doczytam. Już wspominałem na jakimś tam filmiku. Na którymś filmiku, że gdzieś tam mi się obiło, że producenci zalecają wymianę pasty termo, którą oni nakładają po roku czy tam półtora. Chętnie zgłębię ten temat. Jeżeli tak, no to zachowują się dosyć fair, tak? No ja rozumiem, to są koszty produkcji i tak dalej. Przy jednym laptopie. Znaczy, rozumiem. Za dużo powiedziałem. Na tle całego laptopa pasta to wydaje mi się jedna z tańszych rzeczy. A nie mówię, żeby tu montowali Bóg wie co, ale no, taki zwykły silikon. Ale
Ja prowadzę mały serwisik, więc nie będę się wypowiadał na temat praktyk w ogromnych firmach, korporacjach, gdyż nigdy nie zajdę tak wysoko jak oni, ale też nigdy nie będę się zajmował tym, co oni, bo oni produkują, a ja po prostu coś tam łatam. Trochę mi brakuje do tych 2000, co? Obrotów. Thank you.
nadzieję, że wszystkie taśmy są dobrze wpięte. Jest to dosyć niewdzięczny model, jeżeli... Znaczy niewdzięczna konstrukcja, jeżeli chodzi o montaż. Na razie sobie po prostu zaczniemy na spinki, tak aby się trzymał jako tako. Włożymy dysk i rozpoczniemy instalację. Komputer ma w BIOSie zapisany klucz do Windowsa 8.1, tak więc użyjemy instalki z pendrive'a, gdyż instalka z partycji recovery poszła tam, gdzie poszła. Czekajcie, ja zobaczę w ogóle, ile mi zostało jeszcze czasu tego nagrania. No, jeszcze 11 minut, tak więc zostaniemy sobie razem aż do momentu rozpoczęcia instalacji. A propos, tak mi się przypomniało, ktoś mi tam pisał, no coś chyba pytał, czy tam mówił, że fajnie, coś tam mu pomogłem i żebym kogoś pozdrowił. Dziękuję za zainteresowanie kanałem i za oglądanie, za subskrypcję i tak dalej. Aczkolwiek pozdrowić... nawet nie pamiętam kogo i od kogo. To nie tego typu kanał, tak? Przepraszam, jeżeli sprawiłem ci tym przykrość, no ale... Bardziej bym się skłaniał w stronę tego, żebyście może pisali. Już o tym myślałem kiedyś, bo mi się skończyły pomysły. Jak wiadomo, jak wiecie, ja demontuję komputery na części. Po prostu kupuję nowe, niejednokrotnie komputery na gwarancji jeszcze. No i stawiam je na części. Są to komputery, do których nie znajdziecie części u nikogo innego zazwyczaj, tylko u mnie. No wiadomo, po jakimś tam czasie znajdują się i u innych ludzi, no bo ja nie jestem jedyny z taką filozofią życia. Aczkolwiek. Więc, jeżeli chcielibyście zobaczyć demontaż jakiegoś ciekawego laptopa, piszcie propozycję w komentarzach. A ja zobaczę, co da się zrobić. Zobaczę, jak wygląda dostępność części do nich, czy dla mnie, czy znajdę w tym interes. I wtedy, czemu nie? Zawsze to będzie jakaś taka interakcja z widzami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tak, jeżeli chcielibyście zobaczyć demontaż jakiegoś konkretnego laptopa, piszcie w komentarzach. Ja odniosę się do tego w jakimś tam kolejnym filmie, kiedy sobie przejrzę, przeanalizuję, jak to wygląda. No wiadomo, jeżeli komputer będzie kosztował no ze 2000, no to raczej nie kupię go na demontaż, bo to spore ryzyko. Ale na pewno przyjrzę się każdej ofercie, znaczy każdej propozycji. Jakiś czas temu chodziło mi po głowie, żeby nabyć Lenovo Y700. Już nawet miałem coś namierzone, ale kurde, zakręciłem się i nic z tego nie wyszło. Kurde, miałem nie skręcać. Dobra, koniec skręcenia, bo znając życie, coś gdzieś tam nie będzie łączyło. Ja teraz potrzebuję zasilacz. Tutaj użyję swojego trubka, który do Asusa nada się, bo jest to zasilacz od Asusa. Dziewiętnaście. Podoła. Cyk. Cyk. Wiecie co, zainstaluję do tego komputera. A nie zainstaluję. Kurde, miałem kuriera zamówić. Właśnie chciałem tu pamiątkę to włożyć, żeby było trochę szybciej.
Dysk włożony. Cyk. Instalka systemu włożona. Cyk. Zobaczmy, czy wystartuje, czy będzie trzeba rzeźbić. Wiosie, jeżeli tak, to ja i tak najpierw zamawiam kuriera, gdyż jest już godzina 12, a zlecenia wskakują do 11.30, do 10.30. Dobra, słuchajcie, screen będzie na Facebooku ukończonej pracy. Dziękuję Wam za poświęcony czas, zachęcam do subskrypcji kanału i w ogóle normalnie wesołych świąt.